Cześć, witajcie. Dzisiaj z Game Passa wybrałem tytuł, który znają chyba wszyscy miłośnicy zombie, a z pewnością znamienita większość. Już dawno nie byłem w Raccoon City, a już od bardzo, bardzo dawna planowałem tam wrócić. Ostatni raz, kiedy tam byłem, było to z dobrych 20 lat temu. Dlatego dzisiaj zagramy w przygody Leona lub Claire. Mamy do wyboru możliwość grania jedną lub drugą postacią. W tytule, tak jak mówiłem, który chyba wszyscy dobrze znają, jeżeli nie z gier, to z telewizji lub kina. Resident Evil 2. Zapraszam. Na początek nie możemy zapominać, że jest to gra z 1998 roku. Oczywiście bardzo mocno odświeżona, bardzo mocno przerobiona, ale wciąż podstawy sięgają 98 roku. Czyli no, 26 lat, sporo dnia. Mimo wszystko, właśnie taki drobiazg. Ostatnio oglądałem jakiś, nie wiem, to chyba nie był fanfic, był to chyba jakiś pełnometrażowy film, właśnie dziejący się w Raccoon City. I powiem wam, że nie wiem, czy on czasem nie był oparty na drugiej części Resident Evil'a, ponieważ bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo scen praktycznie kropka w kropkę odpowiada tym, które ja spotykam teraz grając właśnie w ten tytuł. No wiadomo, że wszyscy znamy całą serię Residentów, w których grała Alice. Chyba były najbardziej popularne, najbardziej znane. A było też kilka animacji. No i właśnie ten film jakoś ostatnio trafiłem, co było dla mnie kompletnym szokiem, ponieważ byłem przekonany, że wszystkie filmy obejrzałem z tej serii, jednak okazało się, że nie. Kurczę, za cholerę, teraz sobie nie przypomnę tytułu. Ale może jeżeli gdzieś bym go znalazł, to może gdzieś bym tam w tym, czy w kolejnym materiale dopowiedział. No ale wracając do gry. Nie liczcie, że będzie to szybka strzelanka, typowy shooter z rozwałką zombiaczy na lewo i prawo. Wszyscy, którzy grali w oryginalną dwójkę, wiedzą, że tutaj raczej akcja jest dość powolna, jest budowanie napięcia, są ciary na plecach. Powiem wam, że nawet w samym prologu zdarzyło mi się dwa razy podskoczyć na krześle, a i napięcie, które buduje ta gra, naprawdę robi dobrą robotę. Mamy tutaj sporo zagadek logicznych do rozwiązania, mamy tutaj więcej chodzenia, bardziej unikania konfrontacji niż faktycznie walki z zombiaczami. Czemu? Ponieważ z tego co pamiętam z oryginalnej gry nasze zasoby są bardzo ograniczone. Ilość amunicji posiadanej przez nas jest naprawdę znikoma. W ogóle zauważcie, zajebiste przejście tak z intra w grę, praktycznie niezauważalne, nie? To wszystko jest na jednym silniku zrobione. Oczywiście model jest mocno konsolowy, no ale to też jest, jakby nie patrzeć, gra Capcomu, więc myślę, że nie ma się co tutaj dziwić. Wkurzają trochę mechaniki jego bieg, no jest to jak bieg paralityka ze związanymi jajkami, no ale no tak już jest, nie? Ktoś to tak wymyślił, chłopak może nie potrafi sprintować, może był słaby z WF-u, nie mi oceniać.
Ale trochę to przeszkadza. Drugą irytującą rzeczą jest to, że przeszkoda w wysokości 30 cm jest już nie do pokonania dla niego. No ale jak już mówiłem, ktoś tak to sobie wymyślił i tak jest po prostu. Pomimo, że jak widzicie, odwzorowanie świata jest dosyć fajne. Jest to w miarę przyzwoicie zrobione. No niestety sam świat nie jest jakiś bardzo interaktywny. Możemy robić tylko te rzeczy, które przewidzieli twórcy, że zrobimy. No, przez co ta gra jest dość mocno liniowa, pomimo, że możemy się szwendać, zwiedzać. To nie jest to z całą pewnością otwarty świat. Są to zamknięte lokacje, w których musimy dokładnie zrobić to, co powinniśmy zrobić, żeby przejść krok dalej. Jeżeli pominiemy jakiś element, no nie ruszymy dalej z fabułą, dopóki go nie zrobimy. Nie wiem, czy to powinienem puszczać na YouTubie, ale wygląda na tyle fajnie, że myślę, że warto. Nie rozumiem też tutaj do końca mechanik śmierci, ponieważ po headshocie raczej trupek powinien pozostać już na miejscu. Tutaj jest inaczej, jak widzicie, mój bieżący stan amunicji 7. Nie jest to jakoś budujące, dające nadzieję na to, że będzie tutaj sporo strzelania. Tak jak mówiłem, no strzelanie jest raczej ostatecznością w tej grze. Jeżeli możemy wyminąć zombiaka, zróbmy to. Jeżeli możemy przebiec obok niego, wymanewrować go, nie używajmy broni, ponieważ się zużywa. Nawet głupi nóż, który później dostaniemy w trakcie rozgrywki, który jakoś tam nam będzie pomagał. No właśnie, tego nie rozumiem, nie? O tym wspominałem. Dlaczego ten koleś wstał, nie? No ale wstał, no. Jak ktoś to tak wymyślił, po raz kolejny powiem, nie mi oceniać. Nie wiem, czy gdybym tutaj nie dobiegł do tych drzwi, czy mógłbym pójść dalej. Wydaje mi się, że nie, że faktycznie musiałem się tutaj cofnąć, żeby móc wrócić i żeby odblokowała mi się kolejna ścieżka. Także no mówię, tu nie liczcie na zbyt dużo własnej jakiejś inwencji twórczej w przechodzeniu. To nie jest Deus Ex, gdzie można na kilka różnych rodzajów rozwiązać problemy. Same pole ekwipunku, no jak widzicie, no nie jest zbyt wielkie, dlatego jedno miejsce zajmie nam nóż, kolejne miejsce zajmie nam amunicja. Jest tutaj raczej znacznie więcej chodzenia, podniesienia jednego przedmiotu, zaniesienia go w odpowiednie miejsce, później poszukiwanie drugiego. Dlaczego? Tak jak mówiłem. Jest tutaj bardzo dużo zagadek logicznych też, które polegają właśnie na znalezieniu jakiegoś konkretnego artefaktu, znalezieniu odpowiedniego klucza. Każdy z tych przedmiotów zajmuje nam jakieś miejsce w plecaku. Tak wielki, może to stanowić spory problem, jeżeli byśmy chcieli polatać sobie po planszy i pozbierać wszystkie przedmioty i dopiero później to wszystko spróbować zanieść na miejsce. No po prostu się tak nie da, nie? Mimo wszystko, mimo wieku tej gry, mimo jej ograniczeń, klimat naprawdę na tyle mocny, zwłaszcza, że ja
ostatnio gram tylko w słuchawkach, więc bardzo to polecam, ponieważ mocno to pomaga, nie? We wkręceniu się w grę. Ja mimo wszystko bardzo chętnie tutaj powróciłem do Raccoon City. Ze straszną przyjemnością ponownie postaram się stawić czoło pełzającym paskudom. Co jeszcze? No słuchajcie, no tak jak powiedziałem, ta gra ma 26 lat. Jak na 26-letnią gierkę byście postarali, nie? Graficznie, uwierzcie mi, tutaj YouTube trochę obcina, ja też nagrywam w mniejszej rozdzielczości niż normalnie gram. Także wygląda to znacznie lepiej niż wy teraz widzicie. Mimo wszystko, no zobaczcie, że sama twarze, mimika, zachowanie włosów, wody, to wszystko jest naprawdę całkiem porządnie zrobione. O, dokładnie ta scena chyba też była w filmie. Tak samo jak właśnie scena, w której kierowca ciężarówki walnął tą zombiaczkę na początku. Dużo właśnie jest nawiązań do tego filmu. Bym musiał go poszukać i faktycznie poczytać trochę, czy on był bazowany na tej części gry, czy jest to po prostu jakaś tam swobodna interpretacja twórcy, nie? Słuchajcie, pamiętajcie, że no wszystkie te cutscenki, które tu występują, są robione na silniku gry, nie? Zobaczcie, nawet sam ogień, no może daleko mu do realizmu, ale wygląda naprawdę świetnie, nie? Jeżeli byśmy zobaczyli teraz, sobie spróbowali to porównać do najnowszych produkcji AAA, które wychodziły do sztandarowych produktów, tutaj nie chcę przyrównywać, no ale no niestety weźmy tą nieszczęsną Bethesdę i jej karykaturalne twarze, no zdecydowanie bije Bethesdę na głowę, nie, w tym momencie Capcom. Wiecie, gdyby to była normalna gierka, która wyszłaby w tym czy w zeszłym roku, no pewnie byśmy mogli zatłuc te wszystkie zombiacze bez problemu jakimś szpadlem albo rozstrzelać bez męczenia się, nie? Tutaj, tak jak powiedziałem, broni używamy naprawdę w ostateczności, kiedy już nie ma zupełnie innego wyjścia. Jeżeli możemy, idziemy bez używania jej. Sama woda na kurtce. Zobaczcie zachowanie materiału, zachowanie właśnie kurtki. Wiem, że trochę tutaj się spuszczam nad tym, ale powiem wam, że mówię, ciągle pamiętam oryginał. I to w porównaniu do oryginału, no słuchajcie, wow, jest nieba ziemia, nie? Właśnie wkurza mnie to, że widzicie te barykady żółte, które przed chwilą mijałem. Nie przeskoczycie ich, nie? Musicie je ominąć. Także gra dostępna w Game Passie, jeżeli tylko macie abonament. Zachęcam do powrotu do Raccoon City i przeżycia tej przygody jeszcze raz, bo moim skromnym zdaniem naprawdę warto. A teraz się z wami żegnam, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Is anybody here?